Dzisiaj 4 dzień kwietnia. Jak widać, wiosna chyba wybuchła i zadomowiła się w Częstochowie już na stałe. Bardzo się z tego cieszymy, a to doskonała okazja, by sprawdzić, co słychać u naszego drzewka, które dokładnie rok temu posadziliśmy tutaj przy ulicy Zamenhofa wspólnie z dyrekcją oraz uczniami ówczesnego gimnazjum nr 7, a obecnie szkoły podstawowej nr 7. To jest właśnie to drzewko Bóg Pospolity, które ochrzciliśmy wspólnie mianem Jura. Bóg Jura. Starożytni Rzymianie uważali to drzewo za szczęśliwe, było symbolem miłości, płodności i cierpliwości. Pojawia się też w polskiej tradycji ludowej, uchodziło za drzewo odstraszające czarownice i demony, no ale też bywało tak, że uważano zupełnie inaczej, czyli przeciwnie, przypisywano mu kontakty ze złymi mocami, ale to na pewno nie chodzi o to nasze konkretne drzewko. Warto dodać, że w szkole znajduje się też pamiątkowa tabliczka, która jest potwierdzeniem tego, że w tym miejscu posadziliśmy go wspólnie właśnie z uczniami szkoły podstawowej numer 7, którzy aktualnie naszym drzewkiem się opiekują. Mamy nadzieję, że kiedyś uda się tą tabliczkę właśnie przybić do jego pnia na pamiątkę. Może jeszcze tego właśnie nie widać, ale wiemy, że uczniowie opiekują się naszym bukiem Jura bardzo dobrze. Po pierwsze, nadal ono się tutaj znajduje, a po drugie rośnie, co właśnie sprawdzam. Rok temu, kiedy posadziliśmy to drzewko tutaj przy ulicy Zamenhofa, liczyło ono sobie 161 cm, a teraz to 163 cm, czyli wiadomo, że rośnie. No i jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby na naszym drzewku ujrzeć zielone pąki, no ale będzie jeszcze okazja, by je odwiedzić chociażby w maju, kiedy to właśnie tutaj niedaleko na placu Orląt Lwowskich szkoła podstawowa numer 7 zorganizuje bieg z siódemką na siódemkę. No i wtedy właśnie też skorzystamy z okazji i nasze drzewko odwiedzimy znowu.